Cześć, witajcie z tej strony Grid. Dzisiaj troszeczkę niepokojących informacji ze świata, parę informacji odnośnie mojego kanału, a także trochę prywaty, ponieważ zostałem poproszony, żeby pokazać opcje wyglądu rasy autofagów. Także króciutki filmik o wszystkim i o niczym. Zacznijmy może od niepokojących wieści odnośnie Microsoftu. Od jakiegoś czasu słyszałem plotki, że Microsoft ostrzy sobie zęby na Halo Games. No ale póki to były plotki, nie zważałem zbytnio, nie interesowałem się tym. Z tym, że ostatnio na kanale profesora Synikala pojawił się materiał właśnie na ten temat, więc postanowiłem trochę zgłębić sprawę i podrążyć w internecie. No i co, znalazłem coś takiego. Wewnętrzna lista fuzji i przejęć firmy Microsoft od 2021 roku. Jest to dość stary dokument, ponieważ sprzed 2 lat, no ale dopiero teraz wypłynął na światło dzienne. Nie wiem, czy został upubliczniony specjalnie, czy też ktoś gdzieś to wyszukał i udostępnił światu. W każdym razie, jak widzicie, jest tutaj ponad 100 twórców i wydawców, takich jak chociażby Bungie, CD Projekt Red, Hello Games czy Sega. Jest to materiał z 17 lipca tego roku. W zasadzie z czerwca, w lipcu został zaktualizowany, jak widzicie. I co w nim mamy? Microsoft rozważał ogromną grupę twórców, których chciał przejąć, wykupić, czy też w jakiś sposób przyłączyć do siebie. Było to oczywiście zanim Microsoft podjął decyzję o zakupie Activision Blizzard za blisko 70 miliardów dolarów. Na tej liście znajduje się ponad 100 firm z branży gier. Jak przyjrzymy się przykładowym twórcom, firmom, które trafiły na tą listę, możemy zobaczyć, że jest tam także Hello Games, niezależne studio, które odpowiada za stworzenie No Man's Sky'a. I co? No, tak jak mogłoby to być coś fajnego, mogłoby to być plusem dla No Man's Sky'a, ponieważ Microsoft posiada środki, dzięki którym studio mogłoby zostać wzmocnione personelem z Microsoftu, tak? Większą ilością deweloperów można by było przeznaczyć na grę znacznie większe pieniążki niż dysponuje Hello Games na tą chwilę. No Man's Sky mógłby się stać grą AAA. Niestety, moim skromnym zdaniem, nie wyjdzie to nikomu na dobre. Dlaczego? Z dość prostego powodu. Microsoft to jest korporacja, tak? Dla nich liczą się pieniądze. Myślę, że one by zabiły całą pasję, z jaką Sean Murray i jego twórcy, jego współpracownicy tworzą No Man's Sky'a. Myślę, że moglibyśmy zapomnieć o darmowych update'ach, moglibyśmy zapomnieć o pasji, z jaką tworzona jest ta gra i czym ona jest dla twórców. Najprawdopodobniej by się skończyło tak, że projekt jako nie przynoszący dochodu zostałby zamknięty albo zostałyby wprowadzone płatne aktualizacje, mikrotransakcje czy Bóg jeden wie co tam jeszcze. Nie, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Mam nadzieję, że pozostanie to tam w sferze plotek, domysłów i niedomówień. Uważam, że jest dobrze jak jest. Oczywiście, no, biorąc pod uwagę No Man's Sky'a, myślę, że bym był w stanie płacić kilkadziesiąt złotych za fajne dodatki, tak, fabularne, które by wychodziły. Tylko, że obawiam się, że jeżeli będzie to pod agidą Microsoftu, to te dodatki będą, tak jak często się śmieje z gier, kupisz różowe gacie za 100 i nic więcej nie dostaniesz. No krótko już kończąc o tym, osobiście mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo z całą pewnością, kiedy pasja zostaje mordowana pieniędzmi, kończy się wszystko. Kończy się zabawa, kończy się przyjemność, kończy się
chęć na grę. Sądzę, że mogłoby to zabić No Man's Sky, a myślę, że nikt z nas tego by nie chciał. Dobra, ale teraz przejdźmy do trochę pozytywniejszych spraw, trochę prywaty o moim kanale, o zbliżających się streamach. Niestety przez moją pracę, przez grafik, jaki posiadam, nie jestem w stanie streamować w stałe dni. Być może od nowego roku uda mi się dogadać tak, że będę miał wolne, powiedzmy, w poniedziałki i w każdy poniedziałek będziemy robić streama, ale no, na chwilę obecną jest to jeszcze niestety niemożliwe. Dostałem grafik, rozpisałem sobie streamy, także w dniu dzisiejszym lub jutrzejszym wrzucę na kanale posta, kiedy będą najbliższe streamy i w jakich godzinkach planuję. Zazwyczaj będzie to w okolicach 22:00, standardowo jest to taki czas najbardziej mi pasujący, ponieważ mam już czas dla siebie, mam już czas dla was i możemy zadziałać. Co jeśli chodzi o same streamy, no będziemy cisnąć dalej perma, spróbujemy dotrzeć do centrum galaktyki, zobaczymy, czy nam się to uda, czy nam się to nie uda. Mam nadzieję, że tak. Już pierwsze minuty gry mamy za sobą, udało się. Dodatkowo, jeżeli ktoś by chciał sobie obejrzeć moje streamy, nie mógłby być, a chciałby je zobaczyć, powywalałem reklamy w trakcie streamów, ponieważ YouTube ich nawpierniczał tyle, że no nie szło tego oglądać. Tutaj Tukan Tom mi zwrócił uwagę na to i cześć i chwała mu za to, ponieważ przyznam się szczerze, że nie patrzyłem na to, nie oglądałem, jak streamy poszły. No i faktycznie, kiedy jednego z nich odpaliłem, no to co 5 minut reklama, można było w łeb dostać. Także wszystkie reklamy podczas streamów są wywalone. Nic nie powinno wam przerywać. Jeżeli będzie taka sytuacja, że będzie wrzucona jakaś reklama, no to już niestety jest to niezależne ode mnie. YouTube swoją wszechmocą to zrobił, nie ja. Co do samych streamów, myślę, że będzie to bardziej pogadankowo. No teraz już w miarę na spokojnie powinniśmy móc grać. Będzie tam zbieranie surowców, no podążanie za fabułą, bez żadnych szachrajstw ani oszustw. Także będzie też z pewnością czas, żeby pogadać, podpytać o coś. Z pewnością odpowiem, staram się na każdy komentarz odpowiadać. To niektóre może mi uciekną, no ale wystarczy napisać jeszcze raz. No i to tyle, jeśli chodzi o streamy. Teraz co do prośby, która się ostatnio pojawiła, żeby pokazać rasę autofagów. Więc sobie wejdźmy. Teraz tak. Na dzień dobry. Mamy 10 różnych konfiguracji autofagów, takich gotowców, z których możemy skorzystać. Bierzmy sobie tego. Dodatkowo oczywiście możemy zmienić mu kształt ciała. Tutaj nie będę pokazywał, po prostu są niższe, wyższe. Weźmy, odsuńmy się trochę. Różne głowy. Jest ich troszeczkę do wyboru. Jedne śmieszne, inne mniej. W każdym razie myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Dodatkowo mamy nakrycia. Jeżeli ktoś lubi wzór światła oczu, nie wiem, czy akurat na tej głowie będzie dobrze widać, czy nie będzie widać. A tu delikatnie się zmienia mu barwa. Weźmy może inną głowę. Specjalnej różnicy nie widzę, szczerze się przyznam. Ale może jakaś jest. To do samego torsu. Możemy mieć
nazwijmy to, ludzkie, ale też typowo robota. Różnego rodzaju pancerze weźmy. Generalnie widzę, że pancerze są dostępne jakby przynajmniej do 6, wszystkie takie, jakie były we wcześniejszych rasach. 7, 8 i 9 to już są typowo autofagowe. Czekajcie, wrócę do torsu, żeby mi ten pancerz znikł. Rękawice, no tak samo mamy. Dostępny chyba wszystkich ras. Plus 6 jest typowo autofagów. Jeśli chodzi o nogi, podobnie. Kłódki. No i 6 autofagów. No i wcześniejsze 5 to są te, które mieliśmy dostępne jako inne rasy. Plecaki. No plecaki mamy standardowe, ja tu mam dosyć dużo smug, widzę, zablokowanych, ale dobra. Niestety nie mam opływowej jednostki plecaka odrzutowego, ona nie wiem, czy była w ekspedycji z fregatami, tak mi się wydaje. Ale pozostałe jak najbardziej. Myślę, że tutaj nawet wyjątkowo ten Aeon, tak, to był? Aeron w miarę pasuje do autofagów. Sztandary, no sztandary to już mało istotne, bo to są to tylko banery, nie? Które sobie tam możemy wykorzystać. Ale widzę też odgromadzenie, ich się zrobiło, nigdy nie zwracałem na to uwagi. A jest ich od cholerki. Także jeżeli ktoś by chciał sobie zrobić autofaga, można go naprawdę całkiem fajnie spersonalizować. Niestety wydaje mi się, tak, jeżeli ktoś miałby piracki kaptur, zdobył, niestety nie będzie go mógł użyć, jak widzicie, nie ma go tutaj w ogóle. Mamy jakiś tam substytut tego. Nie wiem, czy możemy go przemalować. Możemy. No więc w sumie, no nie ukrywajmy, najgorzej to nawet nie wygląda. Jest może on trochę luźny. Nie jest to taki styl jak ten piracki kaptur. Ale mimo wszystko, jeżeli ktoś typowo chce być Robin Hoodem, to kaptur typowo autofagowy ma. No, to by było chyba na tyle dzisiaj. Chciałem tylko wspomnieć właśnie o tym, co udało mi się tam wyszperać w internecie, o live'ach. No i tutaj przy okazji spełnić prośbę jednego z was, co by pokazać, co można ciekawego zbudować z podzespołów autofagów. Także ja się z wami serdecznie żegnam i do zobaczenia w najbliższym materiale. Trzymajcie się, na razie, cześć.